Witamy z Rio de Janeiro, Marcin Wyrwał, Onet. Wojtek Danusiak, Onet. Rozmawiamy o szansach medalowych Polaków w sobotę, o tych konkursach, które naprawdę warto oglądać. Wojtek, to miała być bardzo medalowa sobota, niestety Adrian Zieliński w Niesławie wyjechał, ale wciąż chyba może być złota za sprawą Piotra Małchowskiego. No tak, to jest nasz jeden z bitych, zmurowanych kandydatów do złota. Dzisiaj zresztą pokazał w eliminacjach, spokojnie awansował do finału, bez żadnych problemów. No, wszystko co poniżej podium by było wielkim rozczarowaniem. Nawet myślę, że poniżej drugiego miejsca by było wielkim rozczarowaniem. Liczymy na Piotra, że będzie miał złoto, tym bardziej, że jego groźny rywal nie awansował do finału, Robert Harting. Tak, rozmawiałem dzisiaj z Robertem. No, wyglądał na trochę załamanego. Mówił, że dwa dni przed eliminacjami poślizgnął się gdzieś, nie mógł wrzucać, miał zbite mięśnie. To pewnie dlatego. Powiedział też, że niestety w Tokio już go nie zobaczymy. No smutna sprawa. Przejdźmy do spraw bardziej wesołych, można powiedzieć, albo napawających nas nadzieją. Świetnie idzie siatkarzom. Teraz Rosja. Spodziewasz się kolejnego zwycięstwa? Myślę, że tak. Michał Kubiak zadeklarował, że oni idą po złoto i że będą kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa. Ten mecz z Rosją jest o tyle ważny, że jeżeli Polacy go wygrają, to wygrają grupę. A wiadomo, że wygranie grupy daje teoretycznie słabszego rywala w ćwierćfinale, chociaż no, trudno mówić o słabych rywalach z tamtej grupy, jak tam jest Francja, Stany, Brazylia czy Włochy. Tak? No, to są rywale, zawsze może się wszystko wydarzyć w meczach z takimi przeciwnikami. Oni jednak są na fali, ci siatkarze. Znacznie gorzej idzie naszym ręcznym. No, wprawdzie w końcu zwycięstwo z Egiptem po porażkach z Brazylijczykami i z Niemcami. Teraz Szwedzi, znowu nie najłatwiejszy przeciwnik. Zwycięstwo to chyba już wyjście z grupy, prawda? No tak, zwycięstwo prawie zagwarantuje nam awans grupy, a być może na pewno, to zależy też od układu innych spotkań w naszej grupie. Natomiast Szwedzi. Szwedzi są groźni oczywiście, to oni mają wielkie tradycje, no, Skandynawowie, wiadomo, u nich piłka ręczna to jeden z najpopularniejszych sportów w kraju. Ale Szwedom idzie jeszcze gorzej niż Polakom i Polacy jest ten promyk nadziei, bo pokazali to w meczu z Egiptem, że złapali rytm, że rozkręcili się. W meczu z Niemcami też już był troszkę taki progres, postęp, ale nie było zwycięstwa. Natomiast Szwedzi, oni grają, zaczęli źle, a w ostatnim meczu grali jeszcze gorzej, a w tym trzecim to już w ogóle całkiem. Także oni nie notują żadnego progresu, a wręcz regres. Więc tutaj myślę, że Polacy są faworytami, ale oczywiście trzeba zakładać to, że Szwedzi się postawią. No właśnie, Polacy zwyżkują ręczni, chociaż rozmawiałem z drugim trenerem, naszym Robertem Lisem, on mówi, że on ma wciąż sporo zastrzeżeń, jednak przyznał, że faktycznie jest coraz lepiej. To na koniec coś, co, no, gdzie medal mógłby być pewnego rodzaju jednak niespodzianką, ale w drużynie szabli, bo o tym mówię, no, my mamy spore i fajne tradycje, prawda? Tak, nasze szablistki mają rzeczywiście, tak jak mówisz, mogą sprawić niespodziankę i trzeba zaznaczyć, że ich droga do medalu może być bardzo krótka, bo one w turnieju drużynowym startuje tylko 8 drużyn, one walczą od razu w ćwierćfinale. Jeżeli ten ćwierćfinał przejdą, to wtedy mają dwie szanse na medal, bo nawet w przypadku drugiej porażki walczą o brąz jeszcze, także to jest fajne. No tylko, że trzeba przejść tą pierwszą przeszkodę, a to nie będzie łatwa przeszkoda, ponieważ walczymy z Amerykankami. Amerykanki są oczywiście w zasięgu Polek. Eksperci typują, że to będzie taki wyrównany bój i że 50 na 50 dają szansę, także tutaj może być wszystko, ale Polki nie mają też już nic do stracenia. One powiedziały, że w turnieju indywidualnym nie wyszedł, że zawaliły. No i teraz chcą się odkuć w tym turnieju drużynowym. Niech się odkuwają. Sporo ciekawych rzeczy w sobotę. Przede wszystkim Piotr Małachowski, ale siatkarze, piłkarze ręczni, szermierki. Oglądajcie.